Ile razy możemy wykonać laserową korekcję wzroku? Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw muszą Państwo zrozumieć kilka podstaw laserowej korekcji wzroku. Korygując krótkowzroczność, spłaszczamy rogówkę, czyli usuwamy centralnie materiał rogówki. Korygując nadwzroczność, nie spłaszczamy centralnie rogówki, tylko ją bardziej uwypuklamy, spłaszczając peryferię rogówki. Po laserowej korekcji wzroku przy krótkowzroczności potrzebujemy pewną grubość rogówki, która gwarantuje nam stabilność organu, stabilność rogówki na przyszłość. Czyli nie możemy ją jeszcze bardziej ścieńczyć. Czyli mamy pewien limit korekcji dioptrii, korygując krótkowzroczność. Korygując nadwzroczność, problem jest, że nie możemy bardziej uwypuklić rogówki, bo potem mamy inne problemy, na przykład mogą się wtedy tworzyć blizny, czyli to jest inny faktor, który nas limituje przy korekcji nadwzroczności. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, że pacjent ma na przykład średnio grubą rogówkę i korygujemy dużą krótkowzroczność i potem nie ma możliwości poprawki, to warto zastanowić się nad opcją implantacji na przykład soczewek fakijnych, którymi korygujemy dużą wadę wzroku. Jeżeli w przyszłości pacjent miałby pogłębienie na przykład krótkowzroczności, mamy jeszcze całą rogówkę do dyspozycji do korekcji wady jakiejś małej krótkowzroczności w przyszłości.